Kowalskiego ugryzł komar. Mężczyzna najpierw złapał owada, a po chwili, przyjrzawszy się mu wnikliwie, wypuścił. Dlaczego to zrobiłeś? pyta żona. Nie mogę go zabić. W jego żyłach teraz płynie moja krew. Rozmowa w kolejce stojącej przed sklepem Czy pan jest ostatni? E, są gorsi ode mnie. Czy pan stoi na końcu? Nie, na nogach. Świnia. Bardzo mi przyjemnie. Kowalski jestem. Niech mnie pan w dupę pocałuje. Ależ proszę pani, ja tu przyszedłem po cytryny, a nie po pieszczoty. Żona wysyła męża policjanta do sklepu po zapałki. Tylko kup dobre zapałki, żeby się dobrze paliły, dodaje. Po kwadransie policjant wraca, kładzie pudełko na stole i mówi zadowolony: bardzo dobre zapałki. Wypróbowałem w sklepie. Wszystkie się palą. Pacjent na oddziale intensywnej terapii. Nie wiem, dlaczego tu jestem. Ostatnie co pamiętam, to że żona weszła do przymierzalni i krzyknęła. Zawąska! I ja zapytałem: czy sukienka, czy przymierzalnia?